z korporacji równe 2 tygodnie temu, a na kontrolę trzeba się umówić, więc zadzwoń do mnie później. Mógłbyś się przez chwilę zamknąć? Ale dawaj, Sadu! Mam na imię April Ryan. Jestem przyjaciółką Warrena, który podobno jest twoim kumplem. Warren dzwonił do ciebie przed chwilą, żeby się powołać na przysługę, którą mu byłeś winien. Czy to ci coś mówi? Czy to mi coś mówi? No, mówi mi, ale chyba nie to, co chciałaś usłyszeć. Słuchaj, mała, jeszcze raz ci powtarzam. Naiwniaka szukasz? Myślisz, że nie wiem, jakie sztuczki zna korporacja? Nie na darmo codziennie słucham ich rozmów przez satelitę. Korporacja nigdy nie doceniała flipera. Myślicie, że dam się złapać na panienkę w obiednej koszulce? Nic z tego! Wiesz co? Gdyby nie zależał ode mnie los dwóch światów, to od razu bym ci powiedziała, żebyś szedł do diabła. Ciąg się, mama, ciąg się! O ty wredny draniu! Posłuchaj, gdybym przyszła cię aresztować, to nie sądzisz, że przyprowadziłabym ze sobą całą armię uzbrojonych gliniarzy? Może i masz rację. April Ryan, co? Jakość. Mój kanał z Warrenem i tak jest zakodowany. Mam najnowszy koder z Afryki. Taki dobry, że żaden szaniony haker go nie rozgryzie. Więc cały czas wiedziałeś, kim jestem? Jesteś psycholem, czy co? No pewnie, mała. Moment. Ja pierdolę, to jest psychol. To jakiś kontener. Dobra, właśnie do niego. O. Idzie tu. Nie wyglądają na zbyt solidne. Dobra, właśnie do tego już. No, halo. Latający flipper. Jakiś gościu na fotelu grawitacyjnym. To musi być Barnes Flipper. Dzień dobry. Czy to ty jesteś Barn? Jasne. Spoko, mała, spoko. Już do ciebie lecę. Jak tu zeszłaś? Kim ty do cholery jesteś? Zapukałam, a ty mnie wpuściłeś. Rozmawialiśmy dosłownie parę minut temu. Jestem przyjaciółką Warrena. April. Jakiego Warrena? Nie znam żadnego... A, tak, Warrena! Ognistej jaszczurki! Zika! To dobry dostawca towarów, Flipper go lubi! Bardzo go lubi! Jesteś jego kumpelą, co? Jesteś jego dupą? No, jasne. Cały czas chodzę z 15-latkami. Nieważne, czego do kurwy nędzy chcesz? Co to za miejsce? To butik Flippera, mademoiselle. Sprzedaje wszystko. Od błogochipów i pornokostek. Same najostrzejsze. 100% nielegalne. Inaczej po jaką cholerę bym to trzymał? Do satelitów i generatorów pH. To, czego nie mam u siebie, zawsze mogę zdobyć. Oczywiście za odpowiednią cenę. Mój towar jest bardzo drogi. Bardzo, bardzo drogi. A tak przy okazji, nie potrzebujesz może bomby neutronowej? Mam jedną w magazynie, oddam za jedyne 100 milionów. Wchodzisz w to? Nie ma sprawy, tylko sprawdzę w portfelu. Nie, oczywiście, że nie. Jesteś tu klienty? Z tego co widzę, to ty jesteś, ale ja? Co się stało z twoimi nogami? Jezu, jaja sobie robisz z moimi kurwa nogami? Chcesz wiedzieć? Jakbym nie chciała wiedzieć, to bym nie pytała. Powiem ci, kto mi zabrał nogi. Batman! Nie.